Hejka, hejka, witam Was bardzo serdecznie. Ja jestem Marta i jesteście na kanale Enjoyment Family. Dzisiaj jestem sama z zakupami, no bo wiecie, przy zakupach to tylko baby. Jak wiecie, kupiliśmy kuchnię z IKEA i wyposażenie do tej kuchni też jest z IKEA. I wszystko to, co tutaj widzicie, mamy za 1 zł. Zaczniemy od lampy. I lampa to był największy koszt, to pamiętam, bo ona kosztowała 499 zł. Jest to lampa do kuchni, która będzie głównym światłem w naszej kuchni. Możecie zmieniać natężenie światła, czy ma być ciepłe, czy zimne. Ona występuje w kilku różnych rozmiarach. Ma taki pilocik i możemy sobie go zdjąć i zabrać. To kleimy do ściany. Ale to jest fajne, przepraszam. I można go ze sobą zabrać. Czyli na przykład, jeżeli macie taką lampę w sypialni, to wchodzicie do sypialni, bierzecie ze sobą pilot, włączacie lampę i możecie ją przy łóżku wyłączyć, nikt nie musi wstawać albo rzucać kapciem do kontaktu, kto trafi. Znacie to? Nie? O. Mam nadzieję, że będzie tak sprytna, jak się na ten moment wydaje. Jak widzicie, lampa jest bardzo duża. Lampa. Chyba jedzie. Ojej. IKEA ma bardzo dużo rozmaitych wyposażeń szuflad. Wiecie, całe te systemy, które można tam kupić, są naprawdę przydatne w kuchni i świetnie organizują nam miejsce. Z tym, że trzeba wziąć pod uwagę, że wszystkie te, na przykład, nie wiem, środki do szuflad bambusowe są pod IKEA. I nie zawsze mogą pasować idealnie do Waszych szuflad. Więc musicie, jeżeli macie na przykład kuchnię od stolarza, sprawdzić sobie, jak to wygląda, zmierzyć dobrze. Z racji, że my mamy kuchnię z IKEA, tam są postawione zaraz przy tych organizerach szuflady, można sobie sprawdzić i poukładać te organizery, żeby nam idealnie zasunęły, zasłoniły całą wielkość szuflad. I tak jak widzicie, nie wiem, jak to pokazać, o, tutaj tak będzie widać. One są ścięte w ten sposób, co idealnie pasuje do naszych szuflad, które mamy właśnie stamtąd, ponieważ szuflady są takie obłe i organizerów mamy naprawdę sporo. Są różne, rozmaite, są takie podzielone na, załóżmy, nie wiem, łyżeczki, noże, coś tam, taki główny organizer, który no, będzie przydatny w każdej kuchni. Są organizery stricte na noże i myśmy też chcieli taki organizer. Kolejne organizery to najprostsze dzielenie szuflady, żeby wykorzystać miejsce, żeby podzielić jakieś tam rzeczy, które w tej szufladzie mamy i można je kupić podwójnie lub pojedynczo. Wszystko zależy od tego, jaką macie wielkość, szerokość szuflady, żeby sobie to mniej między sobą podopasowywać. My jeszcze postawiliśmy na takie pojemniki, niby nic wielkiego, no nie? Ale możemy sobie dopasować do boku szuflady i takie rzeczy, które mają na przykład kable, które nam się po szufladzie walały i zawsze jest problem, trzeba ten kabel zwinąć, gdzieś to nam tam ucieka, można sobie bez problemu wsadzić do czegoś takiego, zamontować z boku szuflady i wszystko mamy na swoim miejscu. I do takich rzeczy należy właśnie mikser. I tutaj, wiecie, on się idealnie do środka mieści, więc teraz jak ja sobie włożę tutaj mikser, nie ma problemu, żeby go wyjąć. I sobie tutaj leżał, zawsze będzie w jednym miejscu i wiadomo, gdzie on będzie. Drugą taką rzeczą jest na przykład blender, który też zajmuje miejsce i no, nie jest to kształt, który wygodnie się trzyma w półce. Więc takie organizery są świetne właśnie na tego typu rzeczy, żeby je gdzieś tam poukładać z boku szuflady, a nie marnować koniecznie połowy miejsca w szufladzie. Kolejna rzecz, którą muszę Wam koniecznie sprzedać, jeżeli ktoś z Was jeszcze tego nie ma u siebie w domu, to najwyższy czas zacząć to mieć. To maty zabezpieczające szuflady i półki. Wyglądają one w ten sposób. Je się docina na szerokość naszej półki. Z jednej strony są takie antypoślizgowe, z drugiej są również antypoślizgowe. Tą gładką stroną teoretycznie powinniśmy kłaść to do szuflady, przynajmniej my tak robimy. A tutaj na to układamy naczynia, garnki i tak dalej. Przez co szuflady są zabezpieczone, dna szuflad, gdzie to jednak się cały czas od garnków rysuje, gdzieś tam coś nam upadnie, jakiś tam talerz. Ogólnie wyciągnięcie syfu z szuflady, z tych rogów jest masakryczne i kto kiedykolwiek sprzątał szufladę, ten wie, że to nie należy do łatwych i szybkich, zgrabnych przyjemności. W przypadku szuflad IKEA-owskich my docinamy tylko na długość, ponieważ szerokość tego już jest idealnie dopasowana. Całość jest zawijana w rulon po prostu.
przez co całe, no wywija nam się to i przy takich mniejszych powierzchniach widzicie, że to jest takie dość uciążliwe. Zanim nam się to wyprostuje, minie trochę czasu. I wyczaliliśmy świetny sposób, który może przydać się i Wam. Najbardziej przydatna jest po prostu suszarka. Przytrzymujecie sobie matę do szuflady, odpalamy suszarkę i gorącym powietrzem dopasujemy całą matę do naszej szuflady. Już widzicie, jaka jest różnica, a właściwie nie trzeba się tutaj totalnie ani przejmować, ani jakoś namęczyć. Koszy na śmieci. I myśmy tutaj stwierdzili, że zrobimy sobie taki system koszy do segregowania. Zaraz Wam pokażemy, jak to będzie wyglądać. Mamy tutaj 4 kosze, ze względu na to, że u nas się dzieli odpady na dużo części. I do tego, ja tym tyłkiem sobie przytrzymam. Jest taki telaż na kosze, gdzie wkładamy sobie go do szuflady, przez co idealnie nam te kosze się wpasują i będzie je wygodnie potem wyjmować, nie będą się przesuwać, ruszać, wiecie, obijać i tak dalej, więc to też jest świetny sposób na organizację koszy. Kosze w ogóle w IKEA są robione z recyklingu, więc to też jest fajne, jeżeli kupujecie kosze na śmieci, to w ogóle rozwiązania IKEA, jeżeli chodzi o taką zieloność naszej planety, są świetne, bo wszystkie na przykład rzeczy pakowane są w karton. Nawet rureczki w IKEA są w kartonowe. Zminimalizowana jest opcja folii do absolutnego minimum, więc dla mnie to jest aktualnie bardzo ważne, bo to, co się dzieje aktualnie z folią, aktualnie jest przerażające, a tutaj na szczęście nie ma tego aż tak wiele, także plus dla IKEA. Niektóre rzeczy muszą być gdzieś tam opakowane w folię, bo tego się nie da aż tak zminimalizować, ale generalnie możecie sami zobaczyć, że wszystko tutaj jest praktycznie w kartonie. To są podstawki pod gorące garnki. Jeżeli nie macie blatów żaroodpornych, wiecie, jakiegoś kamienia, chociaż jakbym miała blat z kamienia, to i tak bym gorącego garnka nie położyła, bo jakbym tak kamień strzelił za tyle tysiąców, to chyba bym się zabeczała i w tym kamieniu to by mnie pochowali. Z tego blatu by mi nagrobek zrobili. Mieliśmy to w mieszkaniu i jest to naprawdę super opcja, żeby sobie podczas gotowania położyć obok płyty czy tam palników gazowych, kuchenki i tak dalej i bezpośrednio sobie na to wykładać gorące garnki. Tak, nie, z takich pierdółek mam miareczki, kosztowały chyba z 19 zł, ale zawsze chciałam mieć miareczki i mam, będę sobie odmierzała. Będę sobie odmierzała mąkę. Ile to ma? Piszę to? O kurde, jeden dyl. Co to znaczy? Nie ma po polsku? Nie. Nie ma mililitrów, są dyly. Tu jest mililitr. Po prostu jak zobaczyłam miarki, to musiałam je wziąć. W ogóle nie patrzyłam, co na nich piszę. W ogóle nawet mogłoby nic nie pisać, ja mam miarki. Dobra, jeszcze z takich pierdółek, które były mi potrzebne, istotne, to wyciskarka do limonki, cytryny, pomarańczy i słoiki, 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 słoiki. Tak, to jest ostatnie, co mamy? W IKEA macie mnóstwo różnych słoików i bardzo duży przegląd tych słoików. My postanowiliśmy kupić najbardziej klasyczne słoiki, jakie są, czyli słoiki z gumkami. Sobie wezmę tutaj dla pokazania. Dzięki temu wszystko jest zabezpieczone. Do środka nie dostaje się powietrze. Nie ma możliwości, żeby powstały Wam mole spożywcze, wiecie, w jakiejś mące. A nawet jeżeli kupicie, że tak powiem, zainfekowaną mąkę, bo czasami tak się zdarza, że w sklepie coś było nie tak z tą mąką, czy jakąś tam wegetą, nie używam wegety, ale tak mi przyszło do głowy, to wszystko jest solidnie zamknięte w takim słoiku. Nic Wam się nie wydostanie i nie będziecie musiały czyścić całej szafki, nie wiem, całej spiżarni, bo coś jest nie tak. Na co trzeba zwracać, jeżeli kupujecie takie szklane rzeczy, słoiki w IKEA? Dokładnie sprawdzajcie każdą sztukę, bo myśmy tak po prostu wzięli sobie i generalnie przepatrzyłam, wszystko było ok, a po otwarciu okazało się, że jeden ze słoików jest po prostu popękany. Tutaj w środku mamy szkło. Wiecie, no to już się nie nadaje, musimy to wyrzucić, więc trzeba uważać. One są na tyle też fajne, że bez problemu wsadzacie rękę. Wsadzi Krzyś rękę? Nie? Weszła.
Osobno można dokupić uszczelki, bo wiadomo, te uszczelki po jakimś czasie się wyrabiają, więc no, macie dodatkowe. Tutaj możecie też, nie wiem, zrobić jakieś tam ogórki, cokolwiek. No te słoiki mają bardzo wiele różnych wykorzystywań, bo jeżeli kupimy taki słoik, który się tylko nakłada na górę, no to wiadomo, że nie wykorzystamy go aż tak szeroko i tak kompleksowo jak tego typu słoje. Paragon. I całość tych zakupów za złotówkę. Co zrobić, żeby tak sobie zrabatować cały paragon, bo ja się czułam w tej IKEA, jak w tych amerykańskich, wiecie, programach, gdzie te babeczki tam wycinają jakieś kupony z gazet, dają mi pierdyliard tych kuponów na kasie i nagle rabatuje się jej za takie zakupy, płacą na przykład, nie wiem, tam 3 dolary, no nie? Więc ja się właśnie tak czułam, jakbym zapłaciła 25 centów za zakup w IKEA. Taki rabat możecie dostać tylko i wyłącznie kupując kuchnię w IKEA. Za każdy wydany 1000 dostajecie 100 zł, ale nie możecie kupić byle jakich mebli, ponieważ w całym tym zestawieniu musi być szafka pod zlew i 3 różne szafki. Różne od siebie, na przykład, nie wiem, szafka na lodówkę, jakaś zwykła półka z szufladami i szafka pod zlew. Albo jakaś inna kompilacja. Wiecie, o co chodzi. To jest taki wymóg, jeżeli chodzi o ten paragon i wtedy Wam się nalicza, co jest fajne właśnie po to, że nie wiem, płacimy, kupujemy tą kuchnię i możemy sobie tą kuchnię wyposażyć, uposażyć. Koniecznie dajcie znać, jakie rzeczy w IKEA Wy lubicie najbardziej, co polecacie, bez czego nie możecie żyć. Bardzo jestem ciekawa. Żegnamy się z Wami i zapraszamy do kolejnych filmów. Także pa! Zostawcie kciuka w górę i zasubskrybujcie kanał. Ja to jak się wkręcam, jakieś gadanie, to jak Katarynka. Trzeba mi strzelić w łeb, żeby zresetować.